Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Dzisiejsza uroczystość właśnie Chrystusa, Króla Wszechświata, to wyjątkowy moment w roku liturgicznym, w którym kierujemy nasze myśli ku prawdzie o królowaniu Jezusa nie tylko nad światem, ale i w naszym osobistym życiu. To wezwanie, abyśmy przyjęli Jego panowanie w każdym aspekcie naszej rzeczywistości, w życiu osobistym, w rodzinie, naszej ojczyźnie i we wspólnotach, w których żyjemy. Codziennie modlimy się słowami: Przyjdź Królestwo Twoje. Wyrażamy w ten sposób pragnienie, aby Chrystus królował w sercach wszystkich ludzi i aby Jego wartości przenikały świat. Dziś zastanówmy się, co znaczy dla nas osobiście, by Chrystus królował w naszym życiu i w społeczeństwie oraz jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie. Chrystus Król. Co to znaczy w naszym codziennym życiu? Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zachęca nas do refleksji nad królowaniem Jezusa nie tylko jako Pana Wszechświata, ale także jako Króla naszego serca i codziennych wyborów. Jego królowanie oznacza panowanie wartości ewangelicznych, miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości, pokory i służby. To wezwanie, aby nasze życie stawało się coraz bardziej zgodne z Jego nauczaniem i przykładem. Gdy przyjmujemy Jezusa jako Króla, oznacza to gotowość do przemiany naszych myśli, relacji i działań, by były one naznaczone Jego obecnością. To królowanie oznacza również wyzwanie. Czy potrafimy rezygnować z tego, co nas oddala od Boga? Czy stajemy się świadkami Jego miłości wobec ludzi wokół nas? Świadome przyjęcie Jezusa jako Króla jest drogą, na której stale na nowo wybieramy wartości Jego Królestwa, nawet w trudnych sytuacjach, w obliczu pokus czy presji świata. Chrystus Król w naszej ojczyźnie i społeczeństwie. Zadanie dla każdego z nas. Chrystus chce być Królem nie tylko naszych serc, ale także społeczeństw i narodów. To wezwanie, byśmy budowali relacje oparte na sprawiedliwości, miłości i pokoju, na wartościach, które przyniósł nam Jezus. Królestwo Chrystusa to społeczeństwo, w którym najważniejsze są prawda i troska o dobro wspólne. Jako chrześcijanie mamy przywilej i obowiązek wnosić te wartości do życia publicznego, broniąc godności każdego człowieka, szanując życie i stojąc na straży sprawiedliwości. Jezus wzywa nas do troski o najsłabszych, do budowania wspólnot, które szanują godność każdego człowieka, do pracy na rzecz wspólnego dobra. Możemy zastanowić się, w jaki sposób nasze zaangażowanie społeczne lub zawodowe może przyczynić się do umocnienia tych wartości w naszym społeczeństwie. Modlitwa Przyjdź Królestwo Twoje jako wezwanie do działania. Każdego dnia modlimy się słowami Przyjdź Królestwo Twoje, które wyrażają naszą tęsknotę za pełnią Bożego Królestwa. Jednak te słowa to nie tylko modlitwa, ale także zobowiązanie do aktywnego działania na rzecz budowania tego Królestwa tu i teraz. Jakie wartości promujemy w naszych domach, w pracy, w relacjach?
jak reagujemy na niesprawiedliwość, kłamstwo czy krzywdę? Jesteśmy powołani do bycia światłem dla świata, by w małych gestach i codziennych czynach przybliżać innym miłość i dobroć Boga. Ta modlitwa to wezwanie, byśmy w każdych okolicznościach naszego życia byli świadkami Chrystusowego Królestwa, w którym panują pokój, miłość i sprawiedliwość. Czytania mszalne na dzisiejszą niedzielę. Pierwsze czytanie. Wizja proroka o Bożym Królestwie. Z księgi proroka Ezechiela. Prorok Ezechiel przedstawia Boga jako dobrego pasterza, który troszczy się o swoje owce. Strzeże je i zbiera z powrotem, gdy się zagubią. Wizerunek pasterza podkreśla miłość, z jaką Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem, a także gotowość do niesienia pomocy i wsparcia. To przypomnienie, że w Bożym Królestwie każdy ma swoje miejsce, a Bóg pragnie przyprowadzić do siebie wszystkich, nawet tych najbardziej zagubionych. W Królestwie Chrystusa mamy pasterza, który zna każdą owcę po imieniu, który rozumie nasze radości i troski. To zaproszenie do naśladowania tej miłości i opieki w naszych relacjach z innymi. Psalm responsoryjny. Pan jest moim pasterzem. Psalm 23 jest jednym z najbardziej poruszających hymnów o Bożej opiece, ukazującym Boga jako tego, który nas prowadzi, ochrania i otacza swoją dobrocią. Refren „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” wyraża głębokie zaufanie, jakie możemy pokładać w Bogu. W Jego Królestwie jesteśmy zaproszeni do poczucia bezpieczeństwa i pokoju. A nawet w chwilach trudnych możemy liczyć na Jego obecność i wsparcie. Nasze życie staje się stabilne i pełne pokoju, gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, pozwalając Mu być naszym przewodnikiem i królem. Drugie czytanie. Władza i zmartwychwstanie Chrystusa. Z pierwszego listu do Koryntian. Święty Paweł przypomina nam, że Jezus nie tylko pokonał grzech i śmierć, ale ma także pełnię władzy nad całym stworzeniem. Jego zmartwychwstanie otworzyło drogę do życia wiecznego dla nas wszystkich, a On sam będzie panował, dopóki wszelkie zło nie zostanie pokonane. Królestwo Chrystusa nie jest jedynie symboliczną rzeczywistością. To realne, wieczne panowanie nad całym stworzeniem, które znajdzie swoją pełnię na końcu czasów. To zaproszenie, byśmy spojrzeli na nasze życie jako na pielgrzymkę ku wieczności, gdzie Jezus czeka na nas jako nasz Król i Zbawiciel. Ewangelia. Królestwo nie z tego świata. W dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza Jezus opowiada o sądzie ostatecznym i wskazuje, że miarą przynależności do Jego Królestwa jest miłość, wyrażana w konkretnych czynach miłosierdzia wobec potrzebujących. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Te słowa ukazują, że prawdziwe królowanie Jezusa objawia się w trosce o biednych, chorych, głodnych, spragnionych. Jezus Król nie przychodzi, by władać z mocą i władzą, ale by służyć i zachęcać nas do tego samego. Przynależność do Jego Królestwa to postawa służby i troski o drugiego człowieka,
szczególnie o tych najbardziej potrzebujących. Kończąc dzisiejszy odcinek, zastanówmy się, na ile Chrystus jest rzeczywiście królem naszego życia. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas, byśmy nie tylko modlili się o Jego królestwo, ale również starali się tworzyć je tutaj, na ziemi, w naszym codziennym życiu. Dziękuję Wam za te wspólne rozważania. A już jutro zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym przypomnimy sobie postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, oraz jej wyjątkowe świadectwo wiary. Mam nadzieję, że będziecie. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu. Zaproszenie do radości. Z psalmu 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego. To również nam ukazał się Pan Jezus nad brzegiem jeziora i usłyszeliśmy Jego słowa: to ja jestem, nie bójcie się. To my także rozpoznaliśmy Go po zmartwychwstaniu. To jest Pan. Odtąd zdążamy pełni pokoju ku miastu, które On nam przygotował, do niebieskiej ojczyzny. Całe nasze życie jest kroczeniem ku szczęściu wiecznemu, gdzie będzie radość i wesele na zawsze. Radość chrześcijańska jest trwała i głęboka, bo zakorzeniona w nadziei nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.